Wybrałam już podkład, teraz chcę Wam pokazać dwie nowości, jakie piękniutkie. Jedna to jest taka, przypomina mi Revolution w ogóle. Tak ona wygląda, bardzo fajne, sorry, fajne kolory. I druga jest taka w złotych, wzięłam obie, bo są śliczne. A nad tą ostatnią się właśnie wahałam i zaraz Wam pokażę też. I wygląda tak, i też jest śliczna. Sprawdźmy sobie, tylko że tutaj może być z pigmentem troszeczkę gorzej. One mają taką dziwną formułę. A tu oczywiście podróbka Huda Beauty. I coś spadło. Nie wiem, co spadło. Dobra, nieważne. Tutaj mam jeszcze Girl Boss. Taka paletka. Nawet. Ale widzę, że przekłamuję tutaj kolory trochę. Te dwie są śliczne, reszta tak może niekoniecznie. Tutaj też jest podróbka Huda Beauty, tych wszystkich, które wyszły. Co tu jeszcze? Jeszcze tą chciałam zobaczyć. Taka. Nie do końca. Nie mówi do mnie w ogóle. I jeszcze tutaj jest tester. Niby tester, czekajcie. I tutaj mamy jeszcze takie cudeńko. I też fajne, bo w takich bardzo złotych. Ciepły, wow. Czekajcie, czy mi się wydaje, czy to jest taki piękny pigment. Czekajcie. Zobaczcie. No, ładnie to wygląda. A maty? Kurde. Kusi mnie też, po ile ona jest. To jest akurat tester, ale wygląda bardzo ładnie. Ona jest po 6. Zaraz się będę zastanawiać. A jest od Metals, ale przepiękne są te połyski. Tylko że no niekoniecznie może dla mnie, ale naprawdę są śliczne. Na środek powieki, może jednak nie, tamte wziąłam, ale naprawdę ta też wygląda ślicznie. Dobra, tutaj już wybraliśmy. Co tutaj teraz mamy? Podkład wybrałam. O, bardzo fajny, superowy. Słuchajcie, holder, raz, dwa, trzy, cztery, na 5 pędzelków. Co prawda nie jest tutaj zbyt dużo, ale fajnie to musi wyglądać na biurku. Dwa pędzelki jakieś do twarzy, poczekajcie, tak sobie rozmyślam, i dwa do oczu. Tylko że ja mam dużo więcej pędzelków, więc reszta by płakała. Dalej, co tu mamy? Jakieś Ursula Nails, nie wiem, z jakieś chyba bajki. Zobaczcie. No, z jakiejś bajki. Z bajki. Tester. Tutaj też fajne. Co to jest? No powiem, że fajnie wyglądają. Cruella Devil. To jest chyba z tych dalmatyńczyków, nie? Ale ładnie wyglądają. Te czarne mi się podobają i te czerwone. Czy 50 kosztują? No właśnie będę wahać. Ciekawie wyglądają. Zobaczymy. Jak będę się mierzyć, to wtedy zrobię selekcję. Kompaktowe lusterko, też ładne. Lusterko, też ładne. Tutaj mam jeszcze takie pazurki. Też z jakiejś bajki. Tutaj też z bajki dla dziewczyn. No nie, no masakra. Śliczna. Dobra, idziemy dalej. Tutaj nic. Tutaj pędzelki, też nic. Idźmy teraz tutaj. O, widzę już fajne. Zobaczymy tylko jak pachnie. Takie mamy wybory. Czekajcie, tego jestem ciekawa. Przypomina mi to coś. Coś mi to przypomina. Ładna butelka. Bardzo ładna butelka. Fajnie wygląda. A to PS Love Rose Gold. Sprawdźmy. Te tutaj też mi przypominają z kolei tego Jo Malone. Dobra, wali octem. Tyle Wam powiem. Tutaj na dole jeszcze coś takiego. Zaraz Wam powiem, tu ładnie pachną. No, takie... Kurczę. Czy co? Ciężko... Ciężko coś tu wyczuć. Nie wiem. Nie, ten niekoniecznie. Ten jest ładny. Ale to jest trochę, pachnie mi jak męski. Ale ładny. No. Kurczę. Czekajcie. Nie no, muszę na drugą rękę. Ładny jest. Czyli ten Londyn jednak. Londyn wygrał. Jest New York.
i Amsterdam. Ale ten też jest ładny, czekajcie. Nawet. Ten też jest fajny. Fajne, takie nietypowe. O, Parisian, czekajcie. Powiedzmy, że nic nie czuję. Też ładny. Więc ten polecam i Londyn. Te dwa są fajne. Pokażę wam tak i ja się poprzyglądam z bliska. Zobaczcie, jakie szaleństwo. Te są naprawdę ładne, tylko ta ciemna zieleń trochę mnie przytłacza i długo, jeżeli będą mogła skrócić. Te są ciekawe, takie jak plastry miodu, one się mienią, jak taka kula dyskotekowa, tylko nie złoty. Te są ciekawe, ale niekoniecznie w tym kolorze. Tutaj są fajne marbolki. Marbolki kolejne. Nawet fajne. Fajnie wyglądają. Ja nie wiem właśnie, które ja miałam teraz. Nie pamiętam, czy miałam te, czy miałam te. Tutaj mamy co? Marble też, takie króciutkie. Fajnie, że są właśnie krótkie. Tu widzę u góry, jeszcze raz wam pokażę. To już było złota. Tutaj jest srebrna. Ta opalizująca wygląda dość ciekawie. Zobaczymy. Tak, załadujemy i będziemy później się przyglądać z bliska. Co tu jeszcze mamy? Tusze. Tusze może niekoniecznie z Primarka? Chyba jednak nie. To jeszcze wam pokażę, jakie są. Glitter Mix, ten właśnie bordowy jest nowy. Flame jest takie flamingowe, też są nowe. Te Amour też są nowe. Glitter Mixy nowe, metaliczne nowe. Większość nowych. No, te miałam. Dość długo się trzymały. Te są też fajne. Dużo jest fajnych, wam powiem. To niekoniecznie wszystko w mojej kolorystyce, ale ciekawe. I te tutaj mi się podobają. Takie nudziakowe, zwykłe nudziaki. Bardzo ładne. Okidoki, idziemy dalej. A tu jeszcze jakieś. O, czekajcie, co to jest? Dusk. Takie Midnight Dream, ale niekoniecznie dla mnie. I tutaj jeszcze po cztery, też nawet fajne. Fashionista. Ładne. Te zwłaszcza tutaj są cyrkonią. Bardzo, bardzo ładne. No i te z bajki. Dobra, będę musiała iść się trochę pomierzyć. Bo trochę wzięłam. Jeszcze w ogóle nie doszłam do Ciuchlandów. Tutaj są jeszcze te gąbeczki. To wam wzięłam właśnie dwie na próbę. Tutaj mamy jeszcze organizery. Ale czy ja potrzebuję organizer? Chyba nie bardzo. Chyba nie. Ja mogłabym spróbować jakiś szampon. Tutaj są pędzelki. Sprawdźmy, czy coś nowego jest z pędzelków. Czy wszystko to, co było. No, to chyba jest nowe. Tego nie widziałam. Ten taki dziwnie ścięty. Blending brush. Do podkładu i do korektora. Za 3 funty. Nie wiem. Jakoś nie bardzo jestem przekonana do pędzelków. Chyba primarkowych. Do podkładu. Ale ja mam... Tutaj takie zestawy macie, ja chyba nie będę testować. Nawet spoko to wygląda. 8 funtów. Ładny na prezent. Takie. I taki zestaw. Dobra, ja zaraz będę szukać dziewczyn. Co tutaj jeszcze mamy? Co to takiego? Unicornowy bubble bath. O, coś do kąpieli. Zaraz chociaż powącham, jak to pachnie. I zaraz wam powiem. Pasty do zębów, odświeżacz do ust. To mnie ciekawi. Shimmer bubble. Nie no, jak shimmer to chyba nie do końca, co? Może jednak nie. Może jednak nie. Tutaj mamy dalej maski. Maseczki. Do robienia masek tutaj, co to jest? Buffizer. High Flyer. No widzicie, to są też do kąpieli, z tego co widzą. Ale ciężkie, Buffizer. Ładnie wygląda, ale pewnie będzie trochę barwiło mi wodę. Tutaj jeszcze są takie zestawy, to 8-8. Tutaj taki ten jest fajny zestaw za 15. Ciekawe pędzelki są w środku w tym zestawie. No i dobra, idę trochę szukać brygady. Idę szukać brygady i idę jeszcze, gdzie idę? I idę jeszcze zobaczyć ten Ciuchland, bo w sumie jeszcze nie wszystko popatrzyłam nawet tutaj, jeżeli chodzi o ciuchy. Zobaczmy, czy coś fajnego jest. Czy nie ma.
Egipty to może niekoniecznie. Francja elegancja, tutaj jakieś eleganckie wyjściowe. Może niekoniecznie, ta mi się podoba, za piątaka. Ten kolor też mi się podoba, sorry. Ta mi się podoba. Zobaczcie, jaki fajny kolor z tymi spodniami, super w ogóle. Czekajcie. M-ka. Tylko to jest takie krótkie, słuchajcie. Ale czy to... Nie, no fajne jest. M-ka. Wezmę to przymierzalni. Weźmy to do przymierzalni. To jeszcze jest taka sama, tylko że widzicie? Taki... Ale chyba tamten mi się bardziej podoba, nie wiem, niż ten żółty. Tak myślę. Bardziej do mnie mówi. Tu jakieś spódniczki, to niekoniecznie ja spódniczek nie noszę. Idźmy dalej. Idźmy dalej, nie wiem w ogóle, gdzie są dziewczyny. Nie mam żadnego pojęcia. Kurtka przeceniona, sprawdźmy. 15! Ładna. Szkoda, że S-ka. Jest taka trochę jakby, wiecie, z Oliwiego rozmiaru, ale tu są jakieś z tyłu jeszcze. 6 i 4, szkoda. Szkoda, że nie na mnie, bo naprawdę ładna. Bardzo mi się podoba, a tu jeszcze są niebieskie. 8, 6, 8 chyba jest największą. Szkoda, że moje dziecko czegoś takiego nie nosi, bo naprawdę ładna. Bardzo fajna. Szkoda, że Oliwka takich nie nosi. Szkoda, szkoda. Idę dalej. Tędy chyba nie przejdę. Czekajcie, czy przejdę? Nie, nie przejdę. Muszę się cofnąć. I wychodzimy trochę tutaj. Idę dalej. I dalej szukam co nieco. Nie wiem na razie co mam pokazywać, bo jak na razie widzicie, próbuję się przebić przez tłum ludziów. No. Kurtki, kurteczki, sweterki. Ja wziąłam jakieś tam 2 do przymierzenia. Ten nawet ciekawie wygląda, powiem wam, na jakiś topik. Po 13? Aha, bo redukcja jest z drugiej strony. Myślałam, że tutaj jest redukcja. Jakby był w dobrej cenie, to jeszcze mogłabym się zastanowić. Tutaj jest redukcja, ale te mi się nie podobają. Sorry. No i co? I będziemy chyba spadać do góry. Mi się wydaje, że u góry gdzieś są dziewczyny. Także idziemy do góry. Wyłączam kamerkę. Dlatego, że się chyba nie przepcham, ten wzięłam do przymierzenia. I kurtkę taką, tylko fioletową, też wzięłam do przymierzenia. A tu są takie fajne bluzy. Ciekawe, czy Kaśka je widziała? Bo są cieplutkie, fajne. Naprawdę fajne. I są po? Po ile są? Po dyszkę. Ciekawe, czy widziała. Dobra, chyba się przepcham, czy się nie przepcham. Musimy się jakoś przepchać. I pójdziemy do góry, tam jeszcze jest moment. Zaraz będę pisała do dziewczyn, gdzie są. Tu jeszcze takie. Dobra, idziemy na schody. Ta-da-da-da. Także trochę mam tutaj w koszyku do poprzymierzania. Pewnie okaże się, że nie wszystko będzie fajne. Widzę, że mam jakąś wiadomość, więc patrzę, czy to nie od dziewczyn. Dobra, teraz jesteśmy na piżamach. Ja chyba stąd nie będę nic potrzebować, ale jak coś będzie fajnego, to wam nagram. Zobaczcie, jakie fajne bluzy i właśnie widzę, że one są ze spodniami. Takie sobie do biegania. Fajne ta bluza, podoba mi się. Czekajcie, kukna na spodniach wyglądają. Sprawdźmy to. No, takie typowo po domu bardziej. Raczej bym ich nie wyszła. Ale fajne. Powiedzcie, że fajne. Cena spodnie 8 i bluza 8. Za 16 poundów mamy fajny dres. Tutaj mamy Hello Kitty. I chyba, czy to nie jest przycena? Chyba przycena. Tak. Myślałam, że mnie dziecko woła. Dyszkę, nie widzę tutaj przeceny. Myślałam, że mnie Oli woła, a to nie Oli. O, za piątaka. Widzicie? Fajna. W sumie bym ją używała jako pijamę. Czekajcie, czekajcie. Eska. Eska by była chyba mała. Bardziej na Oliwię. Myślałam, że będzie M-ka, ale fajna, zobaczcie. Kurczę, szkoda. SS, XS. S, chyba, że L. L-ka. L-ka za duża. Fajne są. Tutaj. Hello Kitty XS-ki. Ta jest właśnie też fajna. Teraz podejdę z drugiej strony.
też fajne te spodzienki. Czekajcie, M. A to już jest coś innego. Także L-ki. Niestety 2XS. 2XS. I tu co? The Little Monster. Za 3 pounty. Tu jeszcze są te bluzy. Ale nie widzę M. Widzicie? S-ki, S-ki jest M-ka jedna. Czekajcie. Jest jedna M-ka. Ale czy brać ją? Kaptur normalny. Plecy ma tylko fajne. Hello Kitty. Myślałam, żeby Oliwka sobie wzięła jako pijamę. Tylko, że Oliwi nie ma. I tutaj mi się podoba też ta. Jaki to jest rozmiar? L. L może być duża. L może być duża, ale zobaczcie, jaka słodka. Słodka. Zaraz może znajdę M-kę. Jak mi się uda. Dobra, odzywam się do Was. Słuchajcie, sprzymierzali. Nie wiem tylko, co tu będzie widać. Nie wiem, gdzie Was ustawić. Chyba jakoś musiała chyba tak brać telefon. Nie mam gdzie Was postawić. Tutaj bym mogła, ale nie mam, wiecie, stojaczka. Nie no, nic nie wykombinuję. Będę musiała chyba przymierzać i po prostu się Wam pokazywać, co wziąłam. Taki zwykły czarny sweterek, ale czuję już, jak się elektryzuje i już denerwuje trochę. Kurtka taka fioletowa. Zastanawiam się tam nad różową. Jeszcze nie wiem. Sweterek taki z napisem Love. I co? Bluza. Bluza z myszką Miki. Ona mi się podoba. Taka zgniła zieleń. No i dwie pary spodni i bluzka. Także ja będę przymierzać i będę Wam się pokazywać. No i dobra. Jestem już właśnie w pierwszej bluzie. Ona wygląda tak. Fajna. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, jak mam Wam pokazać, żeby było widać wyraźnie. O, taka. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Kurde, nie mam gumki i wkurzają mi włosy. Nie wiem, gdzie jest lepsze światło, ale tak ona wygląda. Bardzo fajna. Także bluzę raczej biorę na pewno. Kurtka też jest całkiem spoko, zobaczcie. Fajna chyba z drugiej strony mieć kamerkę. Też jest fajna, taki fiolecik. Tylko nie wiem właśnie do końca, czy ją będę chciała. Nie wiem, będę się jeszcze zastanawiać. Nie jest zła, jest fajna. No jest taka sama, jak ja mam tą moją czerwoną, tylko że fiolet. Jeszcze się zastanowię. Okidoki, sweterek to taki zwykły, prosty. Tak on wygląda. Nie wiem, o może tam nie będzie widać jakoś. Zwykły, prosty, taki czarny. Światło tutaj jest po prostu fantastyczne. Ciepły, fajny. Także zastanowię się, do każdej tutaj, do każdego łańcuszka będzie fajnie wyglądać. Biały sweterek, jak widzicie, wygląda tak. On jest taki tutaj trochę jakby, wiecie, tak dziwnie skrojony. Nie jest zły, ale coś do mnie nie przemawia. Nie wiem, czy to może przez te napisy. No i na pewno wiem, że w praniu mogłoby to nie wyglądać fajnie. Także sweterek, ale mimo wszystko jest śliczny. Tylko nie dla mnie. Kolejna rzecz, słuchajcie, to spodnie dresowe, które wyglądają tak i chyba mi się podobają i chyba je wezmę. Podoba mi się tutaj ta guma taka. Nie wiem, jak mam Wam pokazać. Zwykła, prosta. Wzięłam SK, MK, byłoby raczej za dużo. Takie do biegania myślę, że naprawdę super. Bardzo mi się podobają. I ostatnia rzecz to ta bluzka taka fajna, tylko że za krótka. No ja bym nie miała jej do czego nosić. Tylko wszystko fajnie wygląda, kolor też fajny, podoba mi się, ale nie, po prostu nie ten krój. No to nie jest dla mnie, do mojej sylwetki. Ale ogólnie bluzka fajna. To gdyby była dłuższa. Szkoda. O, zobaczcie. Thank you. Alfabetycznie. Bardzo proszę, poczytać sobie. Donate 3 funty i możecie tutaj wsadzić swojego popi w pamięci żołnierzom. Zobaczcie, FG. Masakra. My już jesteśmy, słuchajcie, po shoppingu. Dziewczyny idą właśnie tu, oglądają. Tam nie wiem, co się dzieje, bo coś krzyczą. Właśnie, ile tego jest. Tam przygotowują, słuchajcie, już na wesołe miasteczko. Czyli jak będzie... Patrzcie! Cały dół, wesołe miasteczko. Całe? No, cały dół robią taki ten. No.
robią Winter Wonderland, a my teraz idziemy, tam na train station i będziemy jechać do domu. Także super ekstra miły, miło spędzony dzionek. Ja Wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba. O, patrzcie, tutaj jeszcze są. Fajnie zrobili, po 3 funty. 3 funty donate. I tutaj. No. Popi. Nie wiem, czemu tam ktoś krzyczy. Skąd te głosy dochodzą. A my się właśnie z Wami żegnamy. Żegnamy się z Wami. Dzięki wielkie za super spędzony dzionek. Patrzcie, jak ładnie. Super. Tu wszędzie byliśmy. No, także żegnamy się. Do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko i przyjdę osobno z polem zakupowym z dzisiejszego dnia. No, także my idziemy jeszcze tylko do Subwaya zjeść i do domu. Także buziaki. Bye-o!